O czym dzisiaj? Dzisiaj o mojej pasji, o moim zainteresowaniu, o motocyklach Harley Davidson. Marka Harley Davidson to jest ikona. Właściwie o tej firmie słyszał każdy. Nieważne, czy interesuje się motocyklami, czy jego pasją jest uprawianie przydomowego ogródka. Harley Davidson jest znany praktycznie na całym świecie. Jeśli ktoś myśli o Harley'u Davidsonie, nie interesując się motocyklami, ma na myśli wielką, ciężką maszynę połyskującą chromem. Ale czy wszystkie takie są? Nie. Siedzę na przykładzie, który obala ten mit. Przede mną Harley Davidson z rodziny Sportster, czyli najmniejszej rodziny Harley'a Davidsona. Ten model to jest Nightster. 2008, czyli nówka sztuka, przed chwilą wprowadzony na rynek. Motocykl lekki, o zacięciu sportowym. I teraz tak, pojedyncze siodło, mały bak, krótki widelec, nie długi, jak w klasycznych chopperach. Mocny silnik, ponieważ 1200 pojemności robi swoje w przypadku tak małego motocykla. Czarne wykończenie, matowy silnik. Jest to pewien styl, który niekoniecznie koresponduje ze stereotypem Harley'a Davidsona. Detale w tym motocyklu, które niekoniecznie zgadzają się z ideą Harley'a Davidsona, takie jak chociażby czarne wykończenie, osłona pasa napędowego z wyciętymi dziurami, matowy silnik, nie tak dużo chromu, sprawiają, że ma on swój zupełnie odrębny styl. Natomiast to właśnie w nim jest fajne. To właśnie w nim jest fajne, że jest rozpoznawalny. Jest troszkę inny niż wszystkie inne Harley'e. Bardzo głośny wydech, co daje nam doskonałą ścieżkę dźwiękową. Bardzo mocny silnik. Wrażenia z jazdy są trochę Harley'owe, jeśli mogę tak powiedzieć, ponieważ w przypadku tak małego motocykla z dość klasycznym zawieszeniem on wibruje, natomiast o to właśnie chodzi. W ten sposób czujemy ten puls serca, które siedzi w tej ramie. Patrząc na przód tego motocykla, widzimy krótki błotnik, gumy osłaniające przedni teleskop, rodem z lat 60. Czyli rozwiązania nie są tak nowoczesne, natomiast w środku jest zupełnie inaczej. Wtrysk paliwa, nowoczesne rozwiązania w silniku, mocna jednostka napędowa. To sprawia, że jest to połączenie doskonałego stylu i nowoczesnej technologii. Motocykl rodem ze Stanów Zjednoczonych, w trochę europejskim stylu, czyli nie takiej ciężkiej, masywnej, chromowanej maszyny, jak wszyscy sobie wyobrażamy amerykańskie motocykle. I w przypadku dokładnie tego właśnie egzemplarza, brytyjska aura dała o sobie znać. Jest pokryty piachem, kurzem, wodą. Ale czy w prawdziwej jeździe to przeszkadza? Nie sądzę. O tym motocyklu można mówić godzinami. Zwłaszcza w takim miejscu, które jest za mną, gdzie spotykamy innych pasjonatów tego sportu. Natomiast czy mówić, czy jeździć? Dla mnie odpowiedź jest prosta.